Siatkarze wrzesińskiego Chris Paulu nie boją się pierwszej ligi. Chociaż zaledwie kilka dni minęło od decyzji, że drużyna zagra na tym szczeblu rozgrywek, przygotowania do ligi przebiegają sprawnie. No czeka nas tutaj przygotowanie hali dla kibiców, no i przede wszystkim wzmocnienie w zespole. Nie? No już pewne kroki poczyniliśmy, jest nowy libero z zawodników z Plus Ligi i teraz są też przeprowadzane testy na zawodnikach środkowych. Trener i siatkarze nie mają złudzeń, że mogą zawojować pierwszą ligę. Zapowiadają jednak walkę o każdy punkt. Będziemy chcieli w każdym meczu dać siebie wszystko, bo no każdy mecz będzie o życie, każdy zdobyty punkt, każdy zdobyty set będzie dla nas cennym doświadczeniem i dużym sukcesem i myślę, że z biegiem trwania ligi zespół będzie mężniał i no będziemy równorzędnym przeciwnikiem dla pozostałych. W okresie przygotowawczym drużynę zasiliło 6 zawodników. Jest wśród nich Michał Dębiec, który z zespołem Delekta Bydgoszcz występował w Plus Lidze. Przede wszystkim chcielibyśmy prezentować się jak najlepiej w każdym meczu, żeby to cieszyć Poznań, przepraszam, wrzesińskich kibiców. No to będzie nasz cel taki, żeby właśnie tym, tak powiem, troszeczkę spontanicznej sytuacji dostać się do pierwszej ligi, żeby wykorzystać to, żeby nie grać jakąś wielką presją. Chciałem prowadzić troszeczkę jakiegoś spokoju, jakiegoś takiego dobrego ducha. Te pierwsze 3 dni pokazały, że jesteśmy w stanie stworzyć tutaj fajną grupę. Będziemy sobie stawiać jasno określone cele na sportowe, na ten sezon, ale to myślę, że jak usiądziemy wszyscy razem, to te cele będą określone i myślę, że jesteśmy w stanie je spokojnie zrealizować. W ostatnim sparingu przed sezonem ligowym Chris Paul zagrał z MKS-em Kalisz. Mecz umówiony na 5 setów zakończył się rzadko spotykanym wynikiem 5-0 dla drużyny z Wrześni.